rynek dynamicznie się rozwija i nie tylko w kontekście jakichś tam przewidywanych prognoz i statystyk, również pod kątem tego, jakie produkty pojawiają się na rynku, jak bardzo innowacyjne pod kątem składników aktywnych i naprawdę ja rozumiem, że w tym momencie top of the top to są filtry, okej. I faktycznie, już abstrahując od dzisiejszej konkretnie tematyki, tak, rynek aktualnie obfituje w mega ciekawe filtry o całkowicie naturalnych, biodegradowalnych składach, zresztą sprawdźcie sobie na blogu cały spis. Zajmie Wam to naprawdę długi, długi wieczór, żeby przejrzeć sobie całą listę produktów o naturalnym składzie z filtrem SPF 50, link znajdziecie w opisie pod filmem. A tymczasem chciałabym dzisiaj skupić się ponownie na temacie peptydów. Bo peptydy upatruję jako jedne z najbardziej intrygujących, ciekawych, innowacyjnych składników aktywnych i takich, które na pewno będą dalej rozwijać się w kosmetologii, tak kosmetologia będzie rozwijała się dynamicznie, tak sądzę, że tych peptydów będzie powstawało coraz więcej, będą coraz nowsze, coraz lepiej działające i myślę, że to jest coś, co jest taką właśnie przyszłością kosmetologii, co warto obserwować. Ja też osobiście bardzo lubię peptydy w kosmetykach z tego względu, że są to całkowicie biodegradowalne surowce. Są produkowane bez szkodliwości dla środowiska. Przy ich powstawaniu nie cierpią zwierzęta. Nie jest to tak, że to są jakieś surowce pochodzenia od zwierzęcego i już aktualnie nie. Dodatkowo ich stosowanie na skórę nie niesie za sobą żadnego ryzyka podrażnień. No bo mamy na rynku dużo innowacyjnych, ciekawych składników aktywnych, na przykład retinol, na przykład kwasy, no ale wiemy jak z tymi substancjami bywa, czasami potrafią podrażnić. Witamina C, powiedzmy sobie szczerze, aktualnie mamy już taką witaminę C, która jest w formulacji bardziej przyjaznej skórze, ale w połączeniu z niektórymi substancjami aktywnymi ta witamina C potrafi zbustować, trochę wzmocnić jakiś efekt podrażnienia, ale też producenci nie ograniczają się tylko do takich bezpiecznych stężeń tej witaminy C, tylko marketingowo i wiadomo, że trochę mogą sobie pozwolić przy takiej bezpiecznej dla skóry formie, żeby dać na przykład jej więcej do kosmetyku, no i 5% witaminy C, to jest taka standardowa wersja, gdzie ja widzę, że wiele producentów surowców określa, że ich witaminę C, tą rozpuszczalną w tłuszczach, tą stabilną i bezpieczną dla skóry, no to tak 3-5% to jest tak, że to daje rewelacyjne rezultaty. Można więcej, ale już przy 3-5% to daje efekt, a ja tu po prostu widzę, że i 10% jest na rynku witaminy C w jednym produkcie, no to to już jest takie intensywnie działające na skórze, a przecież wciąż odnośnie tej witaminy C mamy na przykład też wciąż te starsze formy witaminy C, które gdzieś tam mogą podrażnić. No i na przykład, nie wiem, niacynamid, śluz ślimaka, to są też substancje, które są bardzo cenne, może nie aż tak intensywnie na skórę oddziałujące i mające takie ryzyko podrażnienia jak kwasy czy retinol, ale wciąż są to surowce, które przy wyższych stężeniach, zwłaszcza przy bardzo systematycznym stosowaniu, bez takiej lekkiej ręki w pielęgnacji, tylko nakładaniu dużej ilości, także mogą wywołać podrażnienie albo zbustować działanie drażniące no, tych silnych substancji jak kwasy czy retinol. Więc aktualnie na rynku jest dużo bardzo, bardzo ciekawych składników aktywnych, ale warto jest przy nich zachować umiar i pamiętać o takim wzbogaceniu też pielęgnacji, o łagodzenie, ale to się w ogóle nie tyczy peptydów. Peptydy to jest po prostu przyszłość. Z tego względu, że one tak zarąbiście działają na skórę, one sprawiają, że w skórze, nie mogę powiedzieć, że wywołują stan zapalny, bo go nie wywołują. Ale one jakby troszeczkę okłamują nasz organizm, jeżeli chodzi o peptydy biomimetyczne, bo tak naprawdę jest kilka różnych rodzajów peptydów i na ten temat macie u mnie na kanale całkiem osobny film, więc jeżeli chcecie sobie tak bardziej o tej teorii posłuchać, to tam zapraszam, ten link znajdziecie też w opisie pod filmem. I jeżeli chodzi o peptydy biomimetyczne, to jest pierwsza grupa tych peptydów i to są peptydy, które pobudzają syntezę kolagenu elastyny, bo w kosmetologii w tym całym stosowaniu retinoidów, stosowaniu kwasów, czy właśnie tych takich silnych substancji aktywnych, chodzi o to, że podczas stosowania zaczyna, no to są surowce, które drażnią skórę. Drażnią, pojawia się stan zapalny
I podczas stanu zapalnego nasza skóra produkuje więcej kolagenu, elastyny. To jest bardzo uproszczony skrót, ale jakby to jest coś, na czym bazuje cała kosmetologia. Na wywołaniu takiego kontrolowanego stanu zapalnego, czyli my celowo wywołujemy w skórze stan zapalny, nie permanentny. Tu nie chodzi o to, że to jest jakaś choroba, tak nie wiem, trądzik, że jest cały czas ten stan zapalny i on jest tak dla skóry wyniszczający, że za chwilę ta skóra zacznie, nie wiem, szybciej się starzeć, bo tam się produkują metaloproteinazy. Tylko chodzi o to, że jest taka jakby pierwsza początkowa faza takiego stanu zapalnego, gdy nasza skóra dobrze sobie z nim radzi, czyli pobudza właściwości regeneracyjne i wtedy syntetyzuje więcej kolagenu, więcej elastyny, więcej substancji nawilżających, stan zapalny się wycisza i skóra się goi. A peptydy są tym biomimetyczne, są takim magicznym składnikiem, który obchodzi całkiem ten stan zapalny i wywołuje w skórze tą dobroczynną reakcję tej regeneracji, tej odbudowy, pobudzenia syntezy kolagenu, elastyny, ale w żaden sposób nie będąc dla skóry szkodliwym, w ogóle nie wywołując tego stanu zapalnego. Po prostu stanu zapalnego nie było, a nasza skóra zaczyna sama z siebie produkować te wszystkie czynniki, to samo dobro, które w niej jest, które w niej drzemie, które tylko chcemy podkręcić syntezę tych dobroczynnych związków w naszej skórze. Więc peptydy są z mojej perspektywy jako kosmetologa absolutnie cudownymi substancjami, które można stosować zarówno na skórach wrażliwych, naczynkowych, osoby, które mają dermatozy, ale hej, to nie jest tak, że jak ktoś ma dermatozę, egzemę, łuszczycę, atopię, to już musi opłacać się tylko tymi hypoalergicznymi, nawilżającymi kosmetykami. Można sobie coś zbustować, można sobie coś twistować, można dostarczać sobie różnych substancji aktywnych i właśnie peptydy są zarąbiste, bo one nie będą działały dla skóry szkodliwie. One nie wywołają stanu zapalnego, one nie wejdą w jakieś interakcje negatywne z innymi substancjami kosmetycznymi, czy nawet jeżeli ktoś stosuje jakieś preparaty lecznicze, peptydy po prostu są wobec nich całkiem obojętne. Owszem, jeżeli chodzi o peptydy, ich minusem jest to, że one mają dość dużą cząsteczkę i ich wchłanialność nie jest zbyt łatwa dla skóry, dlatego peptydy, by zauważyć efekt, trzeba używać bardzo systematycznie i dać naprawdę skórze dużo czasu, by ona się nimi nasyciła. I to przekłada się na to, że czasami niektóre osoby chciałyby efekt zobaczyć szybciej, no bo na przykład po retinolu czy po kwasoterapii, to faktycznie te efekty napięcia, liftingu skóry są znacznie szybciej, no bo jest związek o małej cząsteczce silnie oddziałujący na skórę, ten stan zapalny faktycznie, no jest taki, wiecie, że to widać, że tam czasami skóra się zaczerwieni przy takich, wiecie, wyższych stężeniach, na przykład pod opieką kosmetologa czy dermatologa w gabinecie, jeżeli robimy sobie jakieś kwasy czy substancje takie retinoidowe, zdarza się, że ta skóra no dojdzie do takiego zaczerwienienia, aż że czuć, że jest ciepła ta skóra, czyli taki faktycznie jest ten stan zapalny, ale to wiadomo, jest wszystko pod kontrolą osoby pod tym kątem wykwalifikowanej, więc tak, takie zabiegi się robi. A jeżeli chodzi po prostu o te peptydy, trzeba uzbroić się w cierpliwość, używać je znacząco dłużej, natomiast to jest absolutne dobro dla naszej skóry. Bo właśnie bez żadnego stanu zapalnego, bez żadnego rollercoastera, bez żadnych wahań dla tej skóry, że coś ją drażni, za chwilę nie drażni, a znowu ją coś drażni, a teraz regenerujmy. Nie! Dostarczamy surowiec, który ją w taki dobry sposób stymuluje. I powiedziałabym sobie o przede wszystkim tych peptydach, że one tam stymulują syntezę kolagenu, elastyny, te peptydy biomimetyczne, ale to nie jest tak, że tylko jest ta grupa. Są też peptydy, które działają na zasadzie botox-like, czyli one nam sprawiają, że skóra nie ma aż tak intensywnej mimiki. Są też peptydy, które rozjaśniają przebarwienia. Są peptydy, które w ogóle wzmacniają działanie filtrów. Są peptydy o działaniu antyoksydacyjnym. Więc jeżeli chodzi o peptydy, to myślę, że jest to przyszłość, coś, co będzie się rozwijać. Aktualnie na rynku nie ma zbyt wielu kosmetyków, które te peptydy zawierają, a zwłaszcza już w kontekście kosmetyków naturalnych. Dlaczego? Bo peptydy są cholernie drogimi surowcami. Zwłaszcza jeżeli mają być dostarczone do kosmetyków w takim stężeniu, żeby faktycznie one dały ten zauważalny efekt. A to też nie jest tak, że wystarczy taki kosmetyk właśnie nałożyć kilka razy, nie wiem, zużyjemy jedno opakowanie, już jest efekt. Nie. To trzeba się nastawić na maraton i systematyczne stosowanie takiego kosmetyku, ale totalnie warto.
I przy tym filmie, o którym mówiłam Wam wcześniej, tym starszym o peptydach, tam pokazywałam Wam kilka propozycji kosmetyków peptydowych, no ale rynek się od tamtego czasu troszkę pozmieniał, niektóre z tamtych kosmetyków mogą być ciężej osiągalne, dlatego właśnie dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem na temat peptydów i chciałabym Wam opowiedzieć o kilku ciekawych kosmetykach, które bardzo doceniam, które podobają mi się składowo, które są skuteczne i właśnie które peptydy zawierają. Więc jeżeli tematy tylko Was interesują, no to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. I zaczniemy sobie może od takiej najbardziej budżetowej perełki. No właśnie, to, że kosmetyk jest przystępny cenowo, wcale nie oznacza, że musi być w jakiś sposób gorszy, mniej skuteczny. Nie. No oczywiście nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi o firmę Balea, to jest duży koncern, to nie jest jakiś tam firmka kosmetyczna, tylko no, duży koncern, więc ma też możliwości negocjacyjne troszkę inne z tymi firmami, które produkują surowce kosmetyczne, więc mogą wynegocjować naprawdę lepszą cenę przy zamawianiu ogromnych ilości tych peptydów, więc w cenie 30 zł możemy znaleźć krem, który ma peptyd, który pobudza syntezę kolagenu elastyny. Jest to absolutnie fantastyczny krem w kontekście skór dojrzałych, ponieważ on ma całkiem bogatą formułę i przyznam, że przy mojej trądzikowej skórze miałam trochę problem z jego stosowaniem takim, no, co noc, bo trochę mnie zapychał, chociaż nie jest jakiś bardzo tłusty, ale jednak czuć po nałożeniu na twarz, że jest taki odżywczy. Natomiast u mnie zarobiście sprawdza się po basenie, jak skóra po kontakcie z wodą chlorowaną jest taka, wiecie, trochę bardziej wrażliwa i wysuszona, to wtedy wchodzi jak złoto, a ja też mam takie poczucie, że poza tymi substancjami nawilżającymi dostarczam tej skórze jeszcze czegoś takiego, wiecie, zbustowanego. A dodatkowo powiedzmy sobie szczerze, jak ten chlor mi wypłukuje ze skóry ceramidy, barierę hydrolipidową, no to jest idealny moment, w którym jak cokolwiek na tą skórę nałożę, to wszystko się w tą skórę wchłania, więc tym bardziej kremik z peptydem ma wtedy szansę lepiej w tą skórę wniknąć i lepiej ją zbustować, ale nie ukrywam, ten krem, on mi tak przypadł do gustu, no i jeszcze ta cena, że ja z całą pewnością chciałabym go jeszcze potestować i dać mu szansę spróbować go tak sobie używać co noc, ale może bardziej po okresie letnim, wiecie, jesień, jak skóra lepiej będzie tolerowała takie bardziej bogate formulacje, więc mam go na oku, będę go dalej testować. Natomiast przy takich pierwszych użyciach mogę powiedzieć, że jest to na pewno krem, na który warto jest zwrócić uwagę. Oczywiście wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazuję, mają absolutnie w 100% naturalne składy. Of course. Drugim kosmetykiem, którego niestety nie miałam, ale bardzo podoba mi się jego skład, więc chciałabym go tutaj wyróżnić, jest serum Fit Skin z firmy Sylveco i to jest serum Time Machine. To jest serum, które ma bardzo ciekawą kompozycję peptydów, tam są trzy rodzaje peptydów i to są peptydy o działaniu Botox-like. Więc jest to coś innego niż to, co pokazywałam Wam w kremie Balea, bo te akurat peptydy mają bardziej właściwości takie, że zmniejszają ekspresję, zmniejszają mimikę, więc jeżeli jesteście z tych osób, które mają tendencję do marszczenia czoła, unoszenia brwi, obserwujecie kurze łapki, to na przykład takie serum może Was zainteresować. Dodatkowo to, co uważam za bardzo intrygujące w serum Fit Skin, jest to, że ma dodatek glutationu, a to jest bardzo silny antyoksydant, rzadko spotykany w kosmetykach, a naprawdę skuteczny i warto też na niego zwrócić uwagę. Więc przyznam szczerze, że chociaż nie miałam jeszcze tego kosmetyku nigdy w rękach, to ono mnie intryguje i nie pogniewałabym się, gdyby kiedyś padło w moje ręce. Natomiast ono cenowo no, wychodzi troszeczkę już drożej, bo około 80 zł za opakowanie, no, ale jest to serum, więc też nie używamy tego codziennie. Jest to taka właśnie opcja, która może nam wzbogacić pielęgnację. Ale ja wiem, że Wy pewnie podobnie tak jak ja preferujecie, żeby na co dzień dostarczać sobie wraz z kremem peptydu, by stymulować tą skórę każdego dnia do odbudowy i odnowy i regeneracji, więc być może zainteresują Was propozycje partnera dzisiejszego filmu, czyli firmy Slavia, krem pod oczy peptydowy oraz peptydowy krem na noc. I może zacznijmy sobie od tego kremu, bo ja absolutnie go uwielbiam. Jak testowałam już kilka różnych kosmetyków z substancjami Botox-like, z tymi peptydami Botox-like, tak, ten krem zauważyłam po nim faktycznie efekt i kolejne opakowanie mam w zapasach, czekam aż zdenkuję sobie aktualną pielęgnację i wracam do tego kremu, bo dawno nie robiłam botoksu, mam
takie zalecenia od pana doktora ortopedy, że muszę przez pół roku wstrzymać się z jakimikolwiek iniekcjami, no i powiem szczerze, że już zaczynają mi się powoli utrwalać zmarszczki na czole po prostu od tego, że ja mam tendencję do unoszenia brwi, takiego efektu zdziwienia. No więc po prostu muszę sobie coś zastosować, nie mogę zrobić iniekcji, więc po prostu kremik, który ma właśnie peptydy o działaniu neurotoksycznym, czyli hamującym ekspresję mięśni, hamującym mimikę, no to wchodzi jak złoto. A zwłaszcza jak się używa slami, to widać, że ta mimika nie jest aż tak ekspresyjna. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o kremik Slavia, tutaj mamy przede wszystkim dodatek peptydu o działaniu Botox-like, czyli będzie sprawiał, że mimika, ekspresja nie jest tak intensywna. Jeżeli, podobnie jak ja, unosicie brwi do góry, marszczy Wam się czoło, może lwia zmarszczka, może kurze łapki, królicza zmarszczka, w ogóle zobaczcie, ile po prostu odniesień do zwierząt, po prostu kosmetologia. Więc ogólnie, jeżeli obserwujecie takie zmiany i one zachodzą z tego względu, że no, jest to związane z Waszą mimiką, marszycie brwi, unosicie brwi, uśmiechacie się i tutaj przez to robią się kurze łapki, to właśnie, żeby troszeczkę wyciszyć ten efekt. Tego typu kosmetyki nie działają jak botox 1:1. To nie jest tak, że ten kosmetyk Wam całkowicie zablokuje mimikę, więc jeżeli nie lubicie takiego efektu, obawiacie się jakiejś sztuczności, efektu maski, to nic takiego nie będzie, bo jednak taki kosmetyk nie ma możliwości wniknąć aż w tak wysokiej dawce. No i to przede wszystkim też nie jest botox, jako ta substancja aktywna, bo to jest zarejestrowana jako lek i ma szereg działań różnych ubocznych, jeżeli mówimy o stricte botoksie. Nie porównujcie peptydów do botoksu, bo pomimo tego, że ten preparat ma podobne działanie, to nie jest to ta sama substancja aktywna, absolutnie nie. No i dlatego w ogóle te nazwy marketingowe, Botox Like czy Botox na włosy, to jest, słuchajcie, marketing, a chemia kosmetyczna są całkiem dwa inne światy. Natomiast musimy na potrzeby jakiejś tam komunikacji pewne rzeczy sobie uprościć. Ale proszę, nie łączcie jakby botoksu, który może mieć skutki uboczne, z peptydami. Peptydy są absolutnie bezpiecznym związkiem, po prostu wiążą się z podobnymi receptorami, dlatego dają bardzo porównywalny efekt, ale nie tak mocny, nie tak intensywny. Będą osoby, które Was spotykają, miały takie wrażenie, że jesteście bardziej wyspane, bardziej wypoczęte, zrelaksowane, że Wasza mimika jest właśnie taka błoga, niezbyt nerwowa, nie taka narwana, także z całą pewnością jest to coś, na co warto jest zwrócić uwagę. Dodatkowo w tym kremie znajdziemy dużo substancji odżywczych, nawilżających, zresztą sprawdźcie sobie w opisie pod filmem, będziecie miały linki, więc możecie sobie tam też troszkę więcej poczytać, a ja przechodzę już do kolejnego cudownego gagatka. Krem peptydowy, ale to jest znowu inny peptyd niż ten, który był w kremie, który pokazywałam Wam przed chwilą, bo tutaj jest taki peptyd, który będzie miał bardziej właściwości przeciwstarzeniowe oraz sprawiające, że okolica oka ma ładniej wyrównany koloryt. Więc jeżeli macie takie problemy, że ta okolica oka na przykład jest bardziej taka zasiniaczona, ciemniejsza na przykład, żeby dodać jej blasku, żeby rozświetlić, a jednocześnie pobudzić troszkę tą skórę do produkcji kolagenu, elastyny, by poprawić jej jędrność, napięcie, nawilżenie, to właśnie znajdziecie w tym kremie w wersji peptydowej, ale pod oczy. Wróćmy sobie jednak do serum i kolejną propozycją jest serum Moistry. Jeżeli chodzi o serum Moistry, to ono zawiera karnozynę i to jest peptyd, który będzie nam pobudzał syntezę kolagenu elastyny, czyli jest to peptyd biomimetyczny. I ten peptyd sprawia przy systematycznym stosowaniu, że skóra jest bardziej jędrna, bardziej napięta. Dodatkowo w tym serum mamy witaminę C, która też przy systematycznym stosowaniu pobudza syntezę kolagenu elastyny. Jest niacynamid, który reguluje pracę gruczołów łojowych oraz zmniejsza widoczność zaczerwienień i poprawia nawilżenie przy takim bardzo systematycznym stosowaniu. Bakuchiol, czyli roślinny odpowiednik witaminy A. Wiadomo, to nie jest 1:1, ale bardzo silny antyoksydant i też surowiec, który wspomaga gojenie niedoskonałości. Więc jeżeli macie wypryski, chciałybyście troszkę wspomóc gojenie, bo też jest to serum o ultra lekkiej konsystencji. Więc te z Was, które lubią preparaty dobrze wchłanialne, nieobciążające, niekomedogenne, no nie można jakiegoś kosmetyku nazwać niekomedogennym, bo to jest bardzo indywidualna kwestia, ale jeżeli lubicie dobrze wchłanialne preparaty, to warto zwrócić uwagę na Moistry.
I na koniec nowość firmy Inimini, czyli serum o właściwościach liftingujących. Jest to serum na okolice oka, czyli też produkt dedykowany na okolice oczu. I to jest znowu serum, które ma też ten peptyd Botox-like, czyli ma sprawić, że kurzołapki będą mniej zauważalne. I uważam, że właśnie stosowanie sobie tego rodzaju serum, by sprawić, żeby kurzołapki były mniej zauważalne, w połączeniu z kremem Slavia, czyli też coś, co ma peptyd, ale bardziej o takim działaniu i poprawiającym koloryt, i pobudzającym syntezę kolagenu, elastyny, no to to jest po prostu takie cudowne kompo, że daje rewelacyjne efekty, rewelacyjne rezultaty. Kurczę, muszę sobie naprawdę teraz zacząć stosować to połączenie, bo faktycznie krem pod oczy, który aktualnie używam, mam na wykończeniu, więc to wejdzie mi po prostu jak złoto. To wejdzie jak złoto, bo zapewnia po prostu kompleksowe działanie przeciwstarzeniowe na okolice oka. A któż by tego nie poszukiwał? Na pewno te z Was, które obejrzały ten film, no to sądzę, że szukają kosmetyków przeciwstarzeniowych. Jeżeli chcecie się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, jak przebiega proces starzenia się skóry i dlaczego, jakie grupy związków trzeba wprowadzić i dołączyć, to zostawiam Was całkowicie osobnym filmem poświęconym tej tematyce, a ja żegnam się już z Wami, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia niebawem. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione kosmetyki z peptydami, to podzielcie się w komentarzu poniżej, bo na pewno też sama będę szukała jakichś kolejnych kosmetyków peptydowych i chętnie zwrócę uwagę na Wasze polecenia. Do zobaczenia, cześć!